9 marca w środę serdecznie Państwa witamy o poranku, w opolskim o poranku. Ania Święcicka i Mariusz Codzienny. Dzisiaj mnóstwo atrakcji przygotowanych dla nas, nietypowe osoby, nietypowe postaci, nietypowe pasje, którymi te osoby podzielą się z nami. Będzie między innymi o panu, który naprawia rowery sprzed wojny. I będzie dzisiaj skocznie. I skocznie poćwiczymy również fitness, ale taki nietypowy fitness. Moda, fitness na czym? Na trampolinach. Na trampolinach. Mhm. Będziemy przekonywać Państwa razem z naszymi gośćmi, dlaczego warto właśnie. Czy to więcej kalorii się spara w związku z tym, czy nie? I misie będą. Takie misie, które troszeczkę mają charakter ludzki. A zobaczycie Państwo, o co chodzi. Przypominają ludzkie twarze. Również gość się na ten temat dzisiaj u nas. A dzisiaj imieniny? A już mówię. Dominik, Franciszka, Katarzyna i Grzegorz powinni dziś świętować. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego najlepszego. Wczoraj było świętowanie kobiet. Kwiatuszki bardzo były. Bardzo piękny, ważny dzień. Oczywiście w pracy były, w domu były, wszędzie były kwiaty. Cudownie było. A jeżeli Państwo chcą zobaczyć, jak wyglądało świętowanie w TVP3 Opole Dnia Kobiet, zachęcamy na nasz fanpage. Proszę zerknąć, tak. TVP3 Opole. Przypominamy również o naszym telefonie 605-605-292, e-mailu opolskieoporanku@tvp.pl. Tam Wasze propozycje gości, a może Państwo chcą zaśpiewać, a może wysłać życzenia dla swoich najbliższych. Polecamy się. A dzisiaj jeszcze powiem o jednym. Jest Światowy Dzień. Wiesz jaki? Światowy Dzień DJ-a. I proszę Państwa, to ciekawostka. Tak, tak, ja wiem. DJ mamy coś tam... Na przykład. Ja wiem, Wielki Post, tak więc oczywiście nie szalejemy na imprezach, ale mamy w Polsce najstarszą DJ-kę, 77-letnią, najbardziej rock'n'rollową babcię, DJ Wika. No tak, więc myślę, że gdzieś tam na imprezach można ją spotkać. A tymczasem DJ-owsko łączymy się z Mariuszem Chałupnikiem, naszym co tam reporterem. Na drogach? DJ Mariusz w tej chwili. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Aniu, witam Cię również Mariuszu. No, z DJ-ką to do końca może nie jestem za Pan brat. Natomiast ja jeszcze chciałem wrócić do wczorajszego dnia, o którym żeście wspominali, Dnia Kobiet. Tak obserwowałem w sklepach z upominkami, w kwiaciarniach trudno było znaleźć choćby centymetr wolnej przestrzeni. Masa panów ruszyła na łowy. Było widać takie zakłopotanie na twarzach, no bo rodzajów tych kwiatów masa, tych różnych dodatków, te kompozycje, które układali sobie w głowach. Trudny wybór, no bo te kwiatki trochę mniejsze, trochę większe, bardziej różowe, fioletowe, herbaciane. Ja tych panów w pełni rozumiem. Sam dyplomatycznie wybieram tradycyjne czerwone róże, ale to wszystko dla Was, drogie panie. Ale ja bym chciał paniom życzyć tego, żeby każdy dzień, nie tylko ten kalendarzowy 8 marca, był takim świętem dla pań, żeby panowie dla Was byli mili i po prostu się sprawiali. To na pewno da dużo radości na co dzień i pogody ducha, a ta pogoda się przyda w najbliższych dniach, bo na pewno wszyscy czekamy na wiosnę, a ta nie bardzo się śpieszy. Dzisiaj w kulminacyjnym momencie, w najcieplejszym momencie dnia o godzinie 14 ma być 9 stopni, ciśnienie powyżej 1000 hektopaskali i po południu może spadać. Na szczęście nie powinno dzisiaj padać ani deszcz, ani śnieg, a po południu mamy szansę na to, że wyjdzie słońce. No i myślę, że to dla wszystkich dobra wiadomość, no bo promienie słoneczne są nam bardzo potrzebne. Jeżeli chodzi o sytuację na drogach, to noc minęła bardzo spokojnie. Nasze służby nie musiały interweniować i tego się trzymajmy. Trzymam kciuki, żeby wszyscy szczęśliwie dotarli do celu. Jeżeli chodzi o natężenie ruchu tutaj w Opolu, no to tradycyjnie zakorkowana będzie Niemodlińska, ulica Budowlanych oraz tutaj Oleska, chociaż na razie tego jakby nie widać. Kolejne wejście, iście piłkarskie. Dzisiaj będzie rządzić Oleska, także zapraszam bardzo serdecznie. Bardzo pięknie, Mariuszu, dziękujemy za tą fantastyczną relację, za tą ocenę Twojego wczorajszego Dnia Kobiet i wszystkich panów. Ale gdyby Mariusz oglądał nasz poniedziałkowy poranek, to by wiedział, co kupić, prawda? Tak, on wpadł po prostu do kwieciarni z każdego po jednym i dziękuję, wszystko w temacie. Ale wiesz, co słyszałam wczoraj? Nie. Że skończył się Dzień Kobiet, zaczął się Rok Mężczyzn. Cóż mogę dodać? Nic dodać, nic ująć. Nie wiem, czy będzie świętował również nasz gość cały rok. No właśnie, cały rok. Pan Dawid Heliński z nami. Dzień dobry, witam serdecznie. Witam również. Też pan świętuje cały rok? Oczywiście, nieustannie. Z wyjątkiem 8 marca. Tak, to jest wyjątkowy akurat. To jest ten jeden dzień. Jeden dzień w roku, dokładnie, tak pan powiedział. Tak, Państwo mogą zobaczyć w tej chwili części, które ze sobą przywiózł pan Dawid. Co to znaczy rowery przedwojenne? Określmy to jakoś. I co to za koła? Koła drewniane, 28 cali. Rzadko dostępne, bo
Najczęściej się spotyka rozmiar 26, to było często produkowane w polskich rowerach przedwojennych. To akurat są też polskie koła jak najbardziej, tylko że 28C, tak jak wspomniałem, i były wykorzystywane w rowerach przedwojennych, czyli takich, które mają datę przed wybuchem II wojny światowej oczywiście. Im rower starszy, tym ma większą wartość. A jak pan tak sięgnie bardzo wstecz, to do którego roku byśmy sięgnęli z tymi rowerami przedwojennymi? Znaczy, myślę, że początki rowerów to jest 1890, gdzieś w tych latach to są pierwsze rowery, myślę, że... Wcześniej. A skąd w ogóle taka pasja? Dlaczego pan się zainteresował rowerami przedwojennymi? Przecież to niełatwo faktycznie zdobyć takie egzemplarze. No jak najbardziej. Oczywiście jest to kłopotliwe, tym bardziej, że dużo rzeczy jest dekomplentowanych, poniszczonych, porzewiałych, gdzieś jest częściowo uszkodzonych i tak dalej. Rowerami się interesuję od małego, jeśli chodzi o jeżdżenie i tak dalej. To jest też jedna, to jest moja pasja. Sportowo też? No jeżdżę na rowerze górskim. Mhm. Typowo amatorsko, ale oczywiście jakoś tam, żeby aktywność była. Interesowała mnie zawsze historia, interesowały mnie klasyczne rzeczy, a zabytki to jest klasyka sama w sobie, więc... To się tak wszystko gdzieś z biegiem czasu powiązało, połączyło i, w ten sposób się zrodziła pasja, jeśli chodzi o zabytkowe rowery i o renowację tych rowerów. A dużo ma pan w swojej kolekcji rowerów samych? Właśnie? Teraz jest płynny czas, bo kilka miałem pewnej znanej marki. Nie powiem tak, bo wiadomo, o co chodzi. Obecnie mam dwie sztuki, ale jest temat otwarty, więc następne myślę, że się pojawią. Szuka się tych rowerów? Znajduje się? Ktoś przywozi? Szuka się, tak, po aukcjach internetowych, szczególnie po zachodnich, bo jednak na naszych aukcjach jest tego mało. Osoby prywatne posiadają to, nawet nie mają świadomości tego, że... Że posiadają takie rowery. Tak, oczywiście, że jest to gdzieś pochowane i gdzieś tam się perły skrywa. Na strychu, tak? Dokładnie. Po prostu. Na obrazkach na antenie teraz widzimy to, jak pan odnawia rowery. No właśnie, to jest chyba bardzo pieczołowita praca. Tak, jak najbardziej mozolna, można by powiedzieć, bo trzeba wszystko rozebrać, co nieraz sprawia wielkiego kłopotu, bo wszystko jest gdzieś zarzewiałe, są stare rozwiązania, bo okazuje się, że każda firma miała swoje patenty, swoje wymiary, nie tak jak teraz, że jest wszystko ustandaryzowane. Tak, że klucze podobne. Dokładnie. I można odkryć, każda firma, na przykład we Wrocławiu była duża fabryka, która miała trzy marki, czy nawet pięć chyba pod sobą, jak się nie mylę, bo widziałem ostatnio katalog. I praktycznie każda marka miała inny rozmiar, inne gwinty, inne tam klucze. Więc to sprawia naprawdę czasami wiele kłopotu. Trzeba to wszystko rozebrać, wyczyścić, wypiaskować nieraz, bo to pokryte mocno rdzą. Zakonserwować, wymalować, doprowadzić do tego ładu, żeby jeździło i cieszyło nowego właściciela. Jeździ pan na takich rowerach? Czy to bardziej stoją... Jazda próbna po. Jazda próbna po. Próbna jest, tak, jak najbardziej. Jeździłem, miałem taki jeden z pierwszych takich męskich sportowych rowerów. Jeździłem przez jakiś czas. Jest wyższość tamtego roweru nad współczesnymi, czy jednak zamienił pan na nowszy model, czy niekoniecznie? Wartość emocjonalna myślę, że jest bardzo duża w tym temacie. Czy bym zamienił? No, jestem zwolennikiem... Rozumiem, że w górę ciężko byłoby pojechać na przykład, starym. Tak, ciężko. To takim rowerem z drewnianymi kołami. Myślę, w ogóle byłoby szkoda tak naprawdę, bo to jest, jak wspomniałem, zabytek i to mogłoby się gdzieś tam rozkleić, uszkodzić. A wielu jest takich kolekcjonerów? Kolekcjonerów czy to jest nisza, właśnie. Jeśli chodzi o nasze województwo, słyszałem o jednym z Nysy, a osobiście znam jednego z podstrzelezopolskich. Ale tutaj zaprosił o anonimowość, także. A taki najbardziej nietypowy rower, bądź jakieś rozwiązanie nietypowe w rowerze? No bo teraz wiemy, jak te rowery wyglądają. Tak, kiedyś podejrzewam, przerzutek nie było. No właśnie, były dzwonki na przykład ostrzegające, że jedziemy. Jak były to wyglądało? Na kierownicy. Jedno koło wielkie, drugie małe, tak? Były na opony też dzwonki, które się tak spuszczało takim ramieniem. Dzwonki na opony? Tak, oczywiście. Jak najbardziej. Jak dzwonki na oponach? W miejscu, gdzie najczęściej było dynamo, na takim ramieniu był dzwonek zamontowany i taką jakby ramieniem się spuszczało na rolkę na oponę, która uderzała w dzwonek. Wow, to taki ciekawy patent. Fajne, nie? Czy te koła drewniane, one są wytrzymałe bardzo, mniej? Jak to określić? Są zwolennicy, którzy uważają, że drewniane tak, że nawet wiem, że we Włoszech jest pewien pan, który do dzisiaj produkuje starą technologią. Zresztą jak to Włosi w ogóle dużo, jeśli chodzi o rowery, produkują starymi metodami rowery i niektórzy są zwolennicy, że tak, że to drewno jest sztywne, ale pracuje, czy tak jak stal, mniej więcej takie właściwości.
No ale to jest, myślę, że garstka ludzi, nisza. A drewno, domyślam się, że rodzaj musiał być specjalny tego drewna, tak? To jest drewno bukowe. Bukowe. Twarde, wytrzymałe drewno. Więc. Ale jednak w tym wszystkim szprychy są. Czy szprychy były... Też drewniane? Czy też drewniane? Nie. Stalowe oczywiście. Stalowe, wszystko tak, normalnie. Tak. Pozostałe elementy również stalowe? Tak, jak najbardziej. Drewno trzymało się, znaczy bazą dla drewna były koła przede wszystkim, tak? Tak. Ale nie wymyślono jeszcze wtedy? To był taki czas, znaczy nie, to wtedy były drewniane, były stalowe, jak i też były aluminiowe, więc to, co na przykład teraz mamy, te nowinki, rewelacje, które się oficjalnie gdzieś tam w chwytach reklamowych mówi, w dużym stopniu to jest powtórka tego, co było kiedyś. Tak, proszę. Nie, proszę mówić. Tak, sztyce amortyzowane na przykład, czy jakieś, czy na przykład rower bez łańcucha, tak? Kiedyś był, widziałem naocznie, nie mogę wymienić, tak, jedną z marek, która robiła też maszyny, niemiecka firma, wykorzystywano wał kardana, który był w motocykle, czy nawet do dzisiaj jest wykorzystywany, więc... Czyli takie nietypowe rozwiązania, naprawdę. Były, tak, jak najbardziej. Mhm. Mówi pan, że jeszcze produkuje się takie rowery, tak, we Włoszech chociażby? Znaczy, no, koła drewniane. Jest producent, starszy pan, który produkuje. Mhm. Natomiast reszta jest jak gdyby już unowocześniona, czyli możemy spotkać drewniane koło i aluminiową Tak, jak najbardziej, oczywiście. A czy te rowery kiedyś były wygodniejsze na przykład? No bo teraz wiemy, że różnie to bywa, tak? No chociażby te górskie modele sprawiają, że my prawie leżymy na tym rowerze. A jak to było kiedyś? Dbano na pewno o detale, myślę, że tak jak teraz, ale było to też w jakiś ten sposób charakterystyczny pokazane, że na przykład jeżeli była damka, to był rower do przejażdżek, nie miał bagażnika, miał z tyłu siatkę, po to, żeby paniom spódnice się nie wkręcały też w koło. No tak, bo to były te długie suknie piękne. Tak, bo teraz panie zakładają generalnie getry, spodnie i jadą, a wtedy na spód była moda do tego połączona z rowerem. Tak, jak najbardziej. Właśnie w tym wspomnianym katalogu też widziałem specjalne peleryny, płaszcze, swetry, nawet pejczyki na to, żeby psy odganiać. Także niesamowite. Po prostu było całe portfolio z tym związane. Zresztą nie bez powodu... Pejczyki do odganiania psów? Rozumiem, że wyobraźnia zadziałała. Bez skojarzeń. Nie, rozumiem, że idzie pan czy pani, bo jak gdyby rozumiem, że ten pejczyk obojętnie dla kogo i pies to odganiam, tak? Tak, bo w tamtych czasach to były jakby nowinki, tak, techniczne. Aha. Postęp rozwoju cywilizacji był coraz większy. Rowery, maszyny, samochody, i więc tak słyszałem, nie wiem, czy to jest oficjalna informacja, że te psy były strasznie jakby zszokowane i atakowały tych rowerzystów i trzeba było odgonić. No, to się zdarza w dalszym ciągu, to nic nadzwyczajnego, prawda? Tak. Ale nie pomyślałem, była metoda, że można kiedyś, popatrz. Mieć sprzęt. Teraz podobno traktuje się pieprzem gazowym. Nie? Po prostu. Gazem pieprzowym. Czy jeszcze coś z tamtego okresu, co pan pamięta? W taki sposób szczególny, co zwraca uwagę? Co pana zaskoczyło może, jak już pan tak zbiera i nagle się okazało, że jakaś perła absolutna. Oświetlenie na przykład. Teraz no, albo jest na dynamo, albo na baterię, a wcześniej było oświetlenie karbidowe na przykład. Trzeba było wsypać karbid do specjalnej lampy, podpalić. W ten sposób dopiero uzyskaliśmy światło, które nam dawało możliwość jazdy po ciemku. Ale to światło, ale dawało takim dosyć mocne, że strumień, można było tak? widzieć... Rozproszenie takie, myślę, że tak naprawdę na niewielką odległość, no ale było także. Bo w tej chwili w zasadzie światła są po to, żeby ktoś nas widział jadące autem, prawda? A były jakieś odblaski na przykład, tak jak teraz mamy, prawda? Mamy z tyłu rowerze. Były, jak najbardziej. Były, czyli o bezpieczeństwo dbaliśmy zawsze. Tak, pierwsze odblaski to były szklane tak naprawdę, czerwone szkło. To było takie wielkości mniej więcej takie oko, więc... A jeszcze zapytam, no bo jesteśmy w Opolu, w ogóle na Opolszczyźnie, czy tutaj na tym terenie pan coś znalazł? Był. Tak? Znaczy znalazłem? No tak. Był w Opolu też pan, który produkował rowery. Był w Strzelcach, w Zawadzkim i w Koźlu też, z tego co wiem. To pięknie. Bardzo pięknie dziękujemy, panie Dawidzie. Cudowna pasja. Życzymy jak najwięcej takich wyjątkowych rowerów. No i żeby koło zawsze było okrągłe. No. Dokładnie. Zawsze. I szprychy się nie łamały. A szprychy się nie łamały. Bardzo pięknie dziękujemy. Dziękujemy serdecznie. Zapraszamy na przegląd prac. No.
już za kilka miesięcy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. Tak, czerwiec. No, ciekawe, kto przyjedzie. Panie redaktor, no na pewno my. Okay. No, my to nawet nie musimy jechać, przejdziemy przez ulicę, jesteśmy w amfiteatrze. No ale nie na scenie. No dobrze, proszę państwa, Festiwal Polskiej Piosenki wyjdzie poza amfiteatr. Zresztą to nie nowość, w ubiegłym roku też tak było. No właśnie, podobnie jak w ubiegłym roku na rynku stanie Kawiarenka z Gwiazdami, a festiwal będzie poprzedzała impreza hip-hopowa i rockowa. O, proszę. Czyli nawiązanie do tych czasów sprzed paru lat. Tak, to było wielki hip-hopowa impreza. To, kogo zobaczymy na scenie podczas tych koncertów, na razie jest owiane tajemnicą. No, nic się nie dziwię. Miasto uchyliło jedynie rąbek tajemnicy, zdradzając, że wystąpi między innymi OSTR. Koncerty hip-hopowe i rockowe odbędą się w tygodniu poprzedzającym Święto Polskiej Piosenki. Pewne jest też, że Opole będzie tętniło życiem nie tylko przez 3 dni, ale przez cały przedfestiwalowy tydzień. Wzorem ubiegłych lat na rynku stanie Strefa Widza, w której od środy poprzedzającej festiwal będą organizowane wydarzenia towarzyszące między innymi koncerty. No to czekamy, będzie się działo. Nie będzie kabaretonu, tak? Nie będzie, to już jest pewne. To już, akurat przeczytałam Trybunę Opolską, ale w Gazecie Wyborczej też była informacja na temat festiwalu i tam na pewno informacja, że nie będzie kabaretonu tym razem. Sięgamy do tygodników lokalnych. Tygodnik Prudnicki, najnowszy numer z datą 9 marca, a więc z datą dzisiejszą. Mm-hmm. Krótka informacja o tym, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zapowiada przywrócenie kontroli na granicy państwa na czas organizacji Światowych Dni Młodzieży w Krakowie i spotkania liderów NATO w Warszawie. Podczas Światowych Dni Młodzieży planowana jest wizyta w Polsce papieża Franciszka. No, krótka taka informacja. Prudnik, wiadomo, miasto przygraniczne. Oczywiście. Również Opolszczyzna. Państwo wiedzą o tym, więc trzeba liczyć się z tymi utrudnieniami albo zmianami. Ale to dopiero w lipcu. Na stronie trzeciej również o zmianach personalnych. Leszek Zaleszka, czyli Srembacz za Czerebę. Taki tytuł w tygodniku. 50-letni radny gminy Lubrza został nowym szefem aresztu śledczego w Prudniku. Zmiana na stanowisku dyrektora jednostki podyktowana była awansem podpułkownika Leszka Czereby, który, przypomnijmy, decyzją ministra sprawiedliwości w lutym stanął na czele Okręgowej Służby Więziennej w Opolu. O tych zmianach również na stronie trzeciej tygodnika Prudnickiego. Mm-hmm. Teraz ja mam jeszcze dwa artykuły. Jeden to Nowa Trybuna Opolska również. Narażacie swoje dzieci, tak dużymi literami napisane w trybunie. Chodzi oczywiście o szczepienia. Przybywa rodziców, którzy nie chcą zaszczepić swoich pociech przeciwko chorobom zakaźnym. Zaniechanie szczepień dotyczy dzieci w różnym wieku, od kilkumiesięcznych po nastolatki. No cóż, jest problem faktycznie. W jednym przypadku chodziło o 6-latka ze Strzelec Opolskich, który nie został zaszczepiony ani przeciwko błonnicy, krztuśtowi i tężcowi, ani przeciwko polio. W drugim o dziecko, które urodziło się w 2013 roku i nie doszło do szczepionki przeciw WZWB. Pierwsza dawka jest podawana wszystkim noworodkom w pierwszej dobie życia w szpitalu, ale rodzice odmówili. Dorośli, uchylając się od zaszczepienia swoich pociech, mówią krótko: nie, bo nie. Problem jest faktycznie, ale ja mam jeszcze tutaj jedną informację i to niestety nieszczęście z wczorajszego dnia. Tragedia na drodze. Dwie osoby zginęły pod Nysą. Nasza kamera też tam była. Policja ustala, dlaczego ciężarówka ze żwirem jadąca wczoraj o 13.30 drogą krajową z Nysy do Opola w Hanuszowicach zjechała na drugi pas. Hanuszowiec. Samochód, tak. Mhm. Więc no, wypadek śmiertelny. Dwie osoby nie żyją, reszta osób w szpitalu. No i połączymy się za chwilę. W tej sprawie więcej. Tak. Sięgamy po więcej informacji, być może nowych. Przy naszym telefonie podkomisarz Katarzyna Janas, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Nysie. Witamy bardzo pięknie. Dzień dobry, witam serdecznie. Pani rzecznik, czy jakieś nowe informacje, nowe okoliczności pojawiły się w tej sprawie? Co możemy więcej powiedzieć na temat tego wypadku? Może jakieś teorie co do przyczyny? No, zbyt wcześnie, aby te przyczyny już wyjaśniać. Oczywiście zajmie się tym wszystkim prokuratura rejonowa w Nysie, która będzie gospodarzem prowadzonego śledztwa. Wczoraj w tej sprawie prowadzone były czynności w niezbędnym zakresie, a więc oględziny miejsca zdarzenia, pojazdów, dokumentacje fotograficzne i wszelkie zabezpieczanie śladów tego zdarzenia. To wszystko po to, abyśmy dokładnie wyjaśnili właśnie okoliczności i przyczyny tego zdarzenia. Tak jak wspomnieliśmy, to tylko tyle możemy dodać, że kierujący, 60-letni kierujący samochodem ciężarowym dalej z nieustalonych przyczyn zjechał na ten przeciwległy pas ruchu i zderzył się kolejno z 3 samochodami. W wyniku tego zdarzenia no, niestety 2 osoby poniosły śmierć na miejscu i to 30-letnia kobieta, prawdopodobnie pasażerka tego pojazdu ciężarowego, jak również 43-letni kierowca Nissana. Tak jak mówię, będzie prowadzone w sprawie śledztwo, także wszelkie te czynności będą wykonywane przez prokuraturę i przez policjantów, którym prokuratura zleci wykonanie kolejnych czynności, aby to wszystko wyjaśnić, aby ustalić, dlaczego
kierowca samochodu ciężarowego zjechał na przeciwległy pas ruchu i kolejno uderzył w drzewo. A czy wiemy coś o stanie zdrowia osób, które zostały przewiezione do szpitala, a także o osobie, która została przewieziona helikopterem do WCM-u w Opolu? No niestety ja takich informacji jeszcze nie posiadam, także tutaj nie mogę wypowiadać się na temat ich stanu zdrowia. Wiem tylko, że na chwilę, kiedy doszło do tego zdarzenia, jedna z tych osób, czyli prawdopodobnie kierujący ciężarówki, w stanie ciężkim trafił do szpitala. Natomiast dwie osoby, czyli kierujący samochodu Clio i Renault i z samochodu Fiat Doblo, doznali lekkie obrażenia ciała. Czy badania zostały przeprowadzone tego kierowcy, czy to było raczej niewykonalne pod względem stanu trzeźwości? Panie doktorze, dwie osoby zostały poddane badaniu, ten kierowca z Renault i kierowca z Fiata z wynikiem negatywnym, więc te osoby były trzeźwe, natomiast tutaj kierowca z ciężarówki będzie musiał poczekać na wynik badania krwi. No, bo kluczowe wydaje się być w tym wszystkim zeznanie chyba tego kierowcy, co się takiego stało, że zjechał na przeciwległy pas. No, oczywiście, jak najbardziej, tylko tak jak mówię, stan zdrowia tej osoby nie pozwala na wykonanie pewnych czynności, także tutaj i badania stanu trzeźwości, w związku z tym trzeba będzie jeszcze poczekać na te wyniki krwi, no i na wszelkie wyjaśnienia okoliczności tego zdarzenia. Bardzo uprzejmie dziękujemy. Podkomisarz Katarzyna Janas, rzecznik policji w Nysie, była naszym telefonicznym gościem. Na pewno do sprawy jeszcze nie raz wrócimy. Groźny wypadek, rzeczywiście niestety wyglądało tak. To bardzo źle. Bardzo źle. Tragicznie się zakończyło, niestety. Teraz nieco zmieniamy temat zupełnie. Rozmawialiśmy przed chwilą z panią Katarzyną Janas, natomiast w tej chwili ponownie łączymy się z naszym reporterem Mariuszem Chałupnikiem, który jest w Opolu. Witaj, Mariusz. Jak zwykle na sportowo. Jestem w Opolu. Tak jest, jak zwykle na sportowo. Jak obiecałem, będziemy się łączyć z Oleskiej, a Oleska wielu łączy się, czy kojarzy się jednoznacznie, czyli z siedzibą Odry Opole i jesteśmy właśnie w siedzibie naszego klubu, a konkretnie zajrzymy właśnie do szatni, czyli tam, gdzie oko kibica nie sięga, sięgniemy okiem kamery. Zapraszam. Szatnia czyściutka, pachnąca, miesiąc temu oddana do użytku, a z nami kapitan zespołu opolskiej Odry, Tomek Wepa. Witam cię, Tomku. Witam bardzo serdecznie. Tomku, szatnia to zawsze jest świątynia każdego zespołu. Powiedz, jak wygląda dzień meczowy, co tutaj się dzieje przed meczem? No, spotykamy się tutaj zawsze około gdzieś 2 godziny przed meczem. Tak jak tutaj widać, każdy ma swoje miejsce, swoją szafeczkę. Mamy około gdzieś godziny na przygotowanie się indywidualnie do meczu. Mówię, jedni motywują się słuchając muzykę. Tam każdy ma swoje sposoby. Później wiadomo, trener ma też do powiedzenia bardzo dużo przed meczem. Różnie nakreśla nam zadania. Także mówię, każdy ma swój sposób też na zmobilizowanie się, ale razem też mobilizujemy się wspólnie przed meczem. Widzę, że każdy ma miejsce przydzielone, czyli odpowiednie zdjęcie na odpowiednim miejscu. Ty masz swoje miejsce tutaj w rogu. Widzimy to bardzo dokładnie teraz. Kapitańską opaskę przejąłeś po Maćku Michniewiczu. Kapitańska opaska to zawsze fajna sprawa dla zawodnika, ale też duży obowiązek. Na pewno było mi bardzo miło z tego powodu, że koledzy mnie wybrali na kapitana. Tak jak powiedziałeś, jest to... Są to obowiązki, jestem takim jakby łącznikiem między zarządem klubu i prezesem, a drużyną, między drużyną a trenerem. I mówię, no jest na pewno zawsze, są jakieś sprawy, które trzeba załatwić i mówię, jestem od tego, żeby wszyscy byli zadowoleni i żeby było wszystko okej. To znaczy, że wychodząc z tej szatni właśnie, to ty masz ostatnie słowo? No myślę, że zdarza się też, tak samo trener, jak i ja zawsze coś powiem przed meczem. No mówię, mobilizujemy się, najważniejsze są zawsze dla nas 3 punkty, także no szukamy różnych sposobów, żeby było na boisku jak najlepiej. Za 3 dni Opolanie rozpoczną walkę o awans, ten upragniony awans do drugiej ligi. Mecz w Bytomiu z Sząbierkami, a my na kolejne wejście zapraszamy. Naszym gościem będzie trener opolskiego zespołu, pan Jan Furlepa. Dziękuję. Dziękuję bardzo pięknie. Bardzo. Mariusz Chałupnik, drodzy państwo, z ulicy Oleskiej, z opolskiej Odry. Tymczasem w naszym studiu kolejny gość, Michał Krawiec, artysta, grafik.
jak państwo widzą, szyję wyjątkowe misie. Ale właśnie, zauważyłeś, jakie misia. Nazwisko spójne z tym? Tak, tak, tak. Krawiec. No, nazwisko zobowiązuje. Zobowiązuje, dokładnie. No właśnie, misiowo nam się zrobiło tutaj na stoliku. I tak nietypowo, bo to nie są takie misie do przytulania po prostu, jak kupujemy w sklepie. Nie, no, powiedziałbym, że to są zabawki nie dla dzieci. O, właśnie. Tak bym to ujął. Skąd to się wszystko wzięło? Przepraszam, bo tutaj coś... O, telefon. Żona dzwoni w telewizji, jesteś. Nie, to jest ten. Bardzo prosimy. Program na żywo, to się zdarza. Generalnie cała historia zaczęła się od tego, że zacząłem rysować te miśki. Mhm. Były to wlepki. To są takie pierwowzory tych wlepek. Aha. Tutaj nawet mamy na rowerze, ha, ha, ha. W technologii wykonywane one były początkowo linoryt. Znaczy na początku był to rysunek, potem się to przerodziło w linoryt. No ale wpadło mi do głowy, żeby zacząć szyć. Mm-hmm. No i mężczyzna z igłą, no podziwiam. Mężczyzna z maszyną tak do szycia nawet bym powiedział. I tak, no i powstały właśnie te oto mini rzeźby, mini, no nie zabawki, bo nie są to zabawki, to są raczej eksponaty, żeby gdzieś sobie postawić na półeczce i patrzeć na te. One mają przypominać postaci, tak? Wszystkie te rysunki, które powstały na początku, były inspirowane gdzieś tam ludźmi spotkanymi na mojej drodze życia. Uh-huh. I to się przerodziło, te obserwacje tych ludzi, ich cech osobowości, cech fizycznych, wyglądu, przerodziły się właśnie w rysunki, z rysunku powstały właśnie te oto twory. No, to może powiedzmy coś o nich więcej. No bo ja w ogóle najbardziej lubię, ja się przyznam, proszę państwa, bo ja już byłam kiedyś na wspaniałej wystawie Michała, no i jak zobaczyłam tego misia Polaka, to do dzisiaj go mam na tapecie telefonu. No, to jest akurat właśnie, przyznam się, że on jest rozchwytywany bardzo, znaczy... Rozumiem, że nie do kupienia po prostu, twój ulubiony, tak? Wszystkie, ja się w ogóle emocjonalnie związuję ze swoimi rzeczami, no ale to do pewnego czasu. To poprosimy o historię misia Polaka. Tak, tak, Miś Polak. No, miś Polak jest inspirowany w ogóle takim stereotypem Polaków na wakacjach, tak? Aha. Jak mówimy o Polaku na wakacjach, no to najczęściej on ma wąsy, jest w podkoszulku albo w dresie i w dodatku w skarpetach i sandałach. Nie? Tak, no, skarpety i sandały. Sandały było bardzo ciężko wykonać, więc dostał klapki pewnej firmy z trzema paskami. Dresik też jest... Tak, nie lokujemy produktu? No, nie, jak najbardziej nie. No, a tak naprawdę to w ogóle ta postać, to był taki pewien pan, którego poznałem na studiach podyplomowych. I przyszedł po prostu taki wielki facet, rozczochrany, w dresie. No, tak jakbyśmy wzięli Amerykanina takiego w formacie XXL, nawet potrójnym XXL. W takim rażącym dresie, no i on po prostu mnie zainspirował do stworzenia, znaczy wygląd fizyczny tego miśka bardzo mocno przypomina tego pana, ale te sandały i inne takie dodatki... A to był wykładowca, czy kolega z ławki? Nie, to był kolega z ławki. Aha. Znaczy w zasadzie myślałem, że ten facet się pomylił wchodząc do tej sali, ale jednak proszę. Nie, to nie była pomyłka. Ale tak naprawdę się okazał bardzo zabawnym facetem i mamy gdzieś tam dalej kontakt. Czy on wie, czy postać wie o tym, że ona została odzwierciedlona? Nie, żadna z postaci, które zostały stworzone, nie wie o tym, że jest misiem. To może i lepiej czasami. No dobra, to lecimy dalej. Myślę, że tak. Spotkałeś kiedyś pirata na swojej drodze? Nie, pirat to jest akurat cecha osobowości pewnych ludzi, bo każdy, znaczy może nie każdy, ale są ludzie, którzy posiadają taką cechę pirata, takiego buntownika, takiego trochę rabusia, trochę gdzieś tam takiego zawadiaki. Taki Jack Sparrow trochę. Aha, troszkę niebezpieczny człowiek, no ja myślę, że gdzieś tam się utożsamiam z tą rolą. Jednak. No jednak tak, jednak gdzieś takiego buntownika w sobie odnajduję. No i kolejna postać. No jak na poranek, to trochę tutaj kolejna zamiana. Postać, tak, taki nałogowiec. Początkowo on miał taki tytuł, już w zasadzie nawet nie pamiętam dokładnie tego tytułu, ale chodziło o to w tym misiu, że każdy z nas ma nałogi i możemy dostrzec przez to oczko tam takie srebrne, możemy swoje odbicie dostrzec w tym miśku i tak naprawdę ta postać odnosi się do każdego z nas, bo każdy gdzieś tam się zmaga z tymi... Słabościami swoimi, tak? Dokładnie, słabościami czy do używek, czy do różnych innych. Ja jak oglądałam te misie pierwszy raz w życiu, to byłam zafascynowana tym, że tu jest tak mnóstwo detali, tak bardzo dbasz o szczegóły. No nawet w tym ostatnim misiu nałogowcu tam
dymek się unosi z papierosa. No po prostu niesamowite. Tak, tutaj akurat pan Kosałka mnie inspiruje swoją twórczością, bo on to już jest w ogóle dla mnie mistrzem, jeżeli chodzi o oddawanie tych szczegółów i taki raz, że humoru, bo humor jednak, ja nie lubię takiej sztuki pompatycznej, gdzie to wszystko jest napompowane. Ja lubię rozładować te emocje, pokazać po prostu coś, co jest zabawne, coś, co dotyka tak naprawdę każdego z nas, ale możemy się z tego wszystkiego tak pośmiać. Trochę pośmiać, no właśnie. No. Domyślam się, że jest to pasja, taki dodatek bardziej do życia. Czy po prostu się z tego da żyć? Znaczy, no nie, ja bo mam, moją do dewizą tego. Jest, moją dewizą taką usłyszałem też od pewnej artystki opolskiej naszej, sztuka moja droga utrzymanka i to jest, tak stwierdziłem, tak że to jest bardzo, bardzo dobra dewiza w naszym kraju, tak mi się wydaje, bo tak naprawdę artystów, którzy żyją stricte tylko i wyłącznie ze sztuki, jest chyba na palcach jednej ręki, możemy policzyć, więc no jest to na razie pasja. No, są one gdzieś tam powystawiane w jakichś galeriach zachodnich, internetowych i... Niedawno w Niemodlinie była wystawa, prawda? Niedawno była w Niemodlinie, tak, gościnnie u Grafian, takiej grupy graficznej, która mnie zaprosiła na wystawę. Dzięki właśnie też Arturowi Boguckiemu ta grupa tam powstała, jest tak dzięki niemu zacieśniana i... No i wydaje mi się, że warto też właśnie jeździć do takich małych ośrodków, żeby przede wszystkim pokazać ludziom, co się dzieje w większym mieście. A jeszcze powiedz, jak długo, przepraszam cię Mariusz, jak długo wykonuje się takiego misia? No bo mówimy o precyzji, więc to na pewno nie jest prosta sprawa. Czas wykonania takiego, znaczy no to jest taka sprawa dyskusyjna, bo to tak naprawdę indywidualnie, w zależności, który miś, co, jakie elementy wykonuje, no to potrzebuje daną ilość czasu, ale tak powiedzmy około 2 tygodni. Jednak. Na przygotowanie siedzę postaci. Materiały, oprócz tych, co widzimy, to jakie? Różne. Co wpadnie mi w ręce i da się to wykorzystać i gdzieś mnie zainspirują te elementy do tego, żeby coś z nich stworzyć, to recykling wchodzi w rachubę? Jak najbardziej. Znaczy, na przykład te haki powstały z drutów do robienia na drutach. Do robienia na drutach, tak. Po babci gdzieś tam. Okulary to przynieśli studenci gdzieś tam do Instytutu Sztuki i tak leżały te okulary. Nikt się tym nie zajmował, cały karton tego był. Więc powybierałem te, które mnie najbardziej inspirują. Gdzieś tam kapelusze, no to jest jakiś papier czerpany, przyklejany. A od kiedy ta pasja już trwa? Ja myślę, że ona... Że no, znaczy trwa gdzieś około 2 lat, a będzie chyba trwać... To jest taki projekt życia, mi się wydaje, że on nie będzie miał końca i gdzieś tam się będzie tak toczył. Raz on będzie nabierał większego rozpędu, raz będzie przystopowany. No i tak będzie trwał. No, ostatnimi czasy właśnie się przerodziło w taką bardziej zarobkową formę, bo taką poduszkę już bardziej, znaczy jest chętniej kupowane są te poduszki i z czegoś trzeba żyć, tak. Te są wykonane w technologii termotransferowej, czyli termosublimacyjnej w zasadzie. Czyli jest drukowany, nadruk jest wykonywany na papierze, później jest wgrzewany w materiał, zamienia się w gaz i wgryza się w ten materiał. Wykonuje się to na poliestrach głównie. Jakość tego jest bardzo fajna, aczkolwiek... Przyjemna ta podusia. No właśnie, ona nie jest do końca przyjemna, bo jak się na niej położymy, to jest sztuczny materiał i nie oddycha. A powiedz jeszcze, miałeś swojego misia w dzieciństwie? Miałem, każdy chyba miał misia. No, to też taka jest odskocznia do dzieciństwa, tak mi się wydaje. Gdzieś tam, taki i dlaczego był to misi uszatek, tak? Znaczy nie, to nie był uszatek. Znaczy, miałem takiego ulubionego misia, nie pamiętam jak on się nazywał, ale pamiętam, że był. Był taki pluszowy właśnie, taki żółty pluszowy z zielonymi oczami. Bardzo pięknie dziękujemy. I niechaj tych misiów dzięki obserwacjom powstaje jak najwięcej. Dziękujemy. Drodzy Państwo. Mam nadzieję, że powstaną. Bardzo pięknie, dzięki. Michale, zostań z nami, posłuchaj występu młodej wokalistki z Głuchawskiego studia piosenki, która przyjechała do nas. Będzie okazja jeszcze z nią porozmawiać, a w tej chwili umiejętności wokalne. Roxana Buska. W samym środku miasta, ty po prostu, ty.
popatrz, o popatrz. Szerokimi ulicami niosą szczęście zakochani. Popatrz, o popatrz. Wiatr porywa ich spojrzenia, biegnie światłem w smugę cienia. Popatrz, o popatrz. Łączy serca, wiąże dłonie, może nam zawróci w głowie też. Szerokimi ulicami niosą szczęście zakochani. Popatrz, o popatrz. Wiatr porywa ich spojrzenia, biegnie światłem w smugę cienia. Popatrz, o popatrz. Łączy serca, wiąże dłonie, może nam zawróci w głowie też. Z Aleksaną jeszcze dzisiaj się spotkamy, natomiast w tej chwili było muzycznie. Było muzycznie, było dużo ale... słońca, będzie teraz tak, dużo tak, ruchu. Tak, tak, ale to jeszcze za moment. Michał zostawił nam tutaj wlepki na samochód. Jak państwo gdzieś nas zobaczycie z takimi naklejkami, to wtedy wiadomo, że to my. Że to od Michała. Podzielimy się po programie. No ale właśnie, żeby nie wyglądać jak miś, to trzeba ćwiczyć. Tak, proszę państwa, tak? A z nami na naszej kanapie dwie wspaniałe panie. Pani Agnieszka Ochota, trenerka fitnessu na trampolinach, tak myślę, że możemy to nazwać. I pani Beata Kuli, która uczestniczy w takich zajęciach. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Dlaczego akurat właśnie trampolina? Dlaczego trampolina? No jest to bardzo innowacyjny program treningowy, tak? Jest to coś innego niż taki zwykły aerobik na podłodze, gdzie no już momentami no nudzi się, tak? Bo kroki są powtarzalne, a na trampolinie po pierwsze stawy są odciążone, tak? Nie są obciążane, tak jak to myślimy podczas skakania, że coś tam się dzieje w stawach. Nieprawda. Są odciążone, jest to świetna zabawa, dużo spalania, dużo kalorii tracimy przy takim treningu. Ile? No nawet do 800 można stracić. W godzinę? Tak, w godzinę. To jest też zależy więcej od niż przy tradycyjnym fitnessie? Oczywiście, że więcej, oczywiście, że więcej. Lepsza zabawa. Czujemy się jak dzieci. No, na trampolinie to każdy chyba kiedyś skakał. Czujemy się jak no, dzieci, dokładnie tak. Jest to trening tak dosyć mocno wysiłkowy, kondycyjny. Mhm. Także i wzmacnia nam kondycję, wzmacnia serce. I pomaga zrzucić zbędne kilogramy. Samo dobro, jeszcze przed wiosną rewelacja. Pani Beato, pani jak właśnie rozpoczęła trening, ten fitness? Wie pan co, to było tak zupełnie przypadkowo, bo się przyznam, że do niedawna nie miałam Facebooka, a Agnieszkę znalazłam właśnie przez Facebooka. I tak się z nią skontaktowałam, pomyślałam, dobrze, wiosna próbujemy. Idzie, lato też idzie. Ja myślę, jak najbardziej, trzeba troszeczkę wyćwiczyć, tak brzuszek przede wszystkim, troszeczkę uda, pupę. A taka zabawa to dla mnie jest... Od kiedy pani właśnie ten fitness? Od miesiąca tak mniej więcej. I już są efekty? Już są efekty. Tak? Wiesz, kilogramów wrzuconych? Tak, może nie tyle co kilogramy, aha, ale no, w pewnych partiach już jest poprawa. Ciało jest jędrne, rozumiem. Tak? Tak, w pewnych partiach już tak. Mhm. Jak często pani trenuje? To trzy razy w tygodniu. Trzy razy teraz w tygodniu, od marca, tak. Po godzinie. Po godzinie. I wtedy już po miesiącu są efekty pierwsze widoczne, tak? Tak, tak. No dobrze, ja tyle super czasu nie mam, a też ostatnio stwierdziłam, że coś musiałam z sobą zrobić. Raz w tygodniu wystarczy? Oj, raz w tygodniu to mało? Jest, to jest malutko, tak, o, tak, tak. Organizm potrzebuje... Raz w tygodniu to można z kolegami wyjść na mecz tam.
Na mecz od razu. Kwiaty trzeba kupić. Poćwiczyć. Raz w tygodniu kobiecie. Nie, musi być dwa, trzy razy, musi być tak? Minimum dwa razy w tygodniu, tak? Żeby były jakieś widoczne efekty. No, dobrze by było. Regularność jedna. Oczywiście, regularność. Jak Jaka jest wyższość tego fitnessu, czyli na tych trampolinach, nad tym takim przeciętnym? Po pierwsze, to jest innowacyjny program, tak? Więc po pierwsze ciekawość. Wyższość jest taka, tak jak mówiłam, nie obciążamy stawów. Jest co ma znaczenie? Większe. No to no ma tak. Znaczenie no, dla zdrowia. Wydawałoby tak, się, że no właśnie osoby szczególnie starsze, to jest dla każdego tak naprawdę sport? No sport, no fitness. Tak, jest to dla każdego, aczkolwiek po prostu intensywność dostosowuje się do grupy, tak? Czyli po prostu można bardziej intensywnie ćwiczyć, można mniej. Mhm. Tak właśnie... Co widać na obrazkach właśnie teraz? Jak można ćwiczyć? Tak. Dokładnie, można bardziej taneczne ruchy wykonywać, można ćwiczyć, wzmacniać. Robimy na zajęciach różne przysiady, brzuszki, także... Na tej trampolinie? Na trampolinie, jest to trening ogólnorozwojowy. Zaraz to panie pokażecie. A czy na tej trampolinie tylko się skacze? No bo ja widzę tutaj, pod stolikiem panie przyniosły ciężarki. Tak. No i z tymi ciężarkami też na trampolinie? Tak. Dokładnie. Można wymodelować mięśnie. Oczywiście nie rozbudujemy ich, bo to są lekkie ciężarki. Zaraz zobaczymy, czy lekkie. Ja to sprawdzę. Kilogramowe, oczywiście. A, no to faktycznie. Weź cztery od razu, tak. Nie krępuj się. Chodzi o to, żeby nie dźwigać ciężarów, bo jak już jakiś czas mamy w rękach te ciężarki, więc one już po kilogram jest minutach... lekki teraz, jak sobie siedzę, ale jak zacznę machać tymi tak, ciężarkami, jakkolwiek, do góry. Tak? Zwłaszcza do góry. Ale chyba wszystkie uważaj kobiety... na bok. Aha, ale dlaczego? Ale no dobrze, już każda kobieta chciała mieć piękne, smukłe ramiona, prawda? Dokładnie tak. No dokładnie, właśnie, tak. Właśnie. I taki, czego my nie robimy dla mężczyzn? Dokładnie, ale robimy myślę, że też dla siebie, jasne. Zdecydowanie dla siebie. Można dosyć mocno się wyżyć na tym treningu. Co tutaj Ania opowiadać? Bardzo dobrze powiedziała, czego nie robimy dla mężczyzn. Proszę bardzo. Ania. Zapraszamy. Co, ja? No ale to ja. A dlaczego nie ty? A czego się nie robi dla kobiet? Ja siedzę. Będziesz siedział i oglądał. Ja jeszcze nigdy nie skakałam na takiej trampolinie, to ja po zapraszam. To oczywiście też zapraszam. Podstawowe takie ćwiczenia. Podstawowe ćwiczenia. Tutaj też, jeżeli mogę powiedzieć... Zanim jeszcze wejdziemy, czy można sobie kupić trampolinę w domu ćwiczyć? Czy to jest dobry pomysł? Lepiej zalecam bardziej w grupie. Jest większa motywacja, można, no w domu. No i sąsiedzi tak nie cierpią, jak im skaczamy po suficie, prawda? Dokładnie, no są też potrzebne warunki, tak jak pani mówi, że sufit, no może przeszkadzać, może być za nisko, tak? Naprawdę? To można wyskoczyć tak zupełnie wysoko? Można, ale zaraz właśnie powiem o technice. Tak się bać. Zaraz powiem o technice. Póki co tutaj mamy też dwa rodzaje tak zwanego baru. To jest przystosowane dla dzieci. Dla dzieci. Tak, bo dla dzieci... Jestem niska, coś dla mnie. Tak, bardziej bezpieczne, więc po prostu też można to tak... Ale dzisiaj wyjątkowo bez szpilek, proszę państwa, bo nie chciałam zrobić dziury w trampolinie. Tak, to byłby jeden skok. Szpilki nie wskazane, tak. No dobrze, także... no i co? Mam wchodzić, tak? Nie zapraszam, no musi mi pani pokazać, co ja mam tu zrobić. Za chwilę oczywiście panią tu wpuszczę, pani jest doświadczona. Jeżeli chodzi o technikę, to nie wyskakujemy w górę. Nie, a szkoda, bo to fajne. No właśnie, tylko żeby było trudniej, w dół. Ojej. Dźwigamy nóżki, dźwigamy nogi, tak raczej kolana wysoko. Stopy razem prawie, że? Stopy tak? Razem, nie, są różne. Jest wąsko, tak. Szeroko, wąsko, szeroko. Ale to jest po to, tak. Żeby się trzymać, tak? To jest po to, dokładnie. Mówię, to jest dla dzieci, więc tutaj dla pani akurat jest troszeczkę za nisko. Oj, tam można się opierać, trzymać oczywiście w miarę, jeżeli się już człowiek czuje już bezpiecznie, można się puścić. Jest wtedy trudniej też, tak? Jeżeli, no dobra, to takie podstawowe skoki, co ewentualnie na tej trampolinie no możemy... No to właśnie tak, wąsko, szeroko, aha. Tak? Pięta przód, hop, hop. Pani, co najgorsze jest, to że nie ma. Ale wiesz co? No bo ja mam śliskie stopy, trochę się boję. No. No jest to tak. Pani ma tutaj przygotowane specjalne buty. Tak, no obuwie są niezbędne, tak? Do tego rodzaju. No dobra, ja tutaj sobie poskaczę, może tak zupełnie sympatycznie. Ojej, to jest niebezpieczne, ja stąd schodzę w ogóle, proszę bardzo, zamieniamy się. Pani doświadczona, już miesiąc, także... Zaczane miejsce. To mam taki podstawowy krok i to działa na mieście tu przede wszystkim. No właśnie, łydki, uda. Łydki, czworogłowe. Brzuch w tych ćwiczeniach, w tym treningu bardzo mocno spinamy. Uh-huh. Tak, bo w momencie, kiedy podskakujemy, wbijamy trampolin. Czyli to jest dobre dla panów, na przykład, którzy chcą zrzucić parę kilogramów. Coś mówiłeś? Tak, jak najbardziej. Tutaj trening jest po to tak, żeby zrzucić kilogramy, spalić tkankę tłuszczową, wzmocnić kondycję, wymodelować ciało. A chodzą panowie?
Sporadycznie. Nie, no, widzieliśmy mało. Na zdjęciach. Tak, ale chodzą, tak. Myślę, że po prostu muszą się bardziej przekonać. No właśnie, bo to nowość. Może dlatego, że grupa z reguły to są panie, więc panowie może mają panie, taki lekki dystans. Aczkolwiek panowie, oczywiście dla panów to jest jak najbardziej również... Mm-hmm. Również sport. Proszę nam jeszcze zaprezentować. Dobra, pani to jakieś... Co to właśnie jest? Tak, tu są ekspandery. Mam na jednej trampolinie. Właśnie tutaj można również właśnie przy takich treningach wzmacniać ręce, tak? Czyli skaczemy, pach, góra, dobrze, hop, góra, hop, pach, pach, do boku, pach. Aha. A co z ciężarkami? Bo już pytałam wcześniej, ja tutaj pani daję, co możemy z ciężarkami. To pani skacze z ekspanderami, tak, pani tutaj z ciężarkami. O, ja sobie a to tak samo można, ekspandery, ciężarki, tak? Po prostu skaczemy, cały czas są jumpy, góra, ręce, góra, hop, hop. Proszę. I tak godzinę w ciągu jednego spotkania. Mama, kochana. Są cały czas, one są zmieniane. No i muzyka jest, prawda? Jest. I to jest energia. Dokładnie, no do muzyki skaczemy, jest szybciej, są wysokie jumpy, tak? Tak zwane, czyli mocno trzymamy się wtedy, opieramy się i mocno skaczemy. Wysoko teraz tutaj też... Nie chcę próbować. No, także kolana wysoko. Hop, 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 hop. Do boku. Jak żabka. Tak. Szkoda, że od samego patrzenia nie da się schudnąć. Dwa. Dwa. Rozpaczka chipsów. Raz. I pięta w przód. Super. Hop, fantastycznie. Hop, na dwa, 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 dwa. Na proszę. Cztery można. I wszystko w rytm. I hop. I na raz. Raz, raz, raz. I skipa kolanka do góry. Także tak. Fantastycznie. Uch, strasznie się zmęczyłem. Tak, od samego patrzenia wracamy na kanapę, zapraszamy tak wygodniej. Panie. Tak jest. A proszę powiedzieć panie. Jeszcze jedną ważną rzecz, bo w sumie rozmawialiśmy przed programem nawet z naszą kierowniczką produkcji. Czy samo skakanie wystarczy, czy trzeba jeszcze mieć dietę jakąś konkretną? Oczywiście. A jednak, no nie jednak, da się tylko jednak, skakać. Dieta. Nie no, dieta jest bardzo potrzebna, tak? I to dla dobrego samopoczucia, dla zdrowia. Także najlepiej łączyć dietę z treningami, to wtedy jest najlepsze połączenie, najbardziej efektywne. A dużo się pije podczas takiego treningu? No bo przecież to jest wysiłek, pocimy się. Tak. Tak. Pani tak. Mówi, że tak. Tak. Rozumiem, że 1,5 tak. litry wody to norma. No na samym treningu to bym proponowała litr wody minimum. Ale tak potem jednak, żeby uzupełnić te płyny, to trzeba jednak więcej trochę bardziej wody. Po treningu skazane, bo w trakcie... Pijemy, ale też nie za dużo, bo jednak pracujemy cały czas mięśniami i żeby było komfortowo i nic nam nie przeszkadzało, jeżeli chodzi o żołądek, dlatego są wskazane po prostu takie malutkie łyczki wody w trakcie ćwiczeń. A na zakończenie, prawda? A na zakończenie. Leci. Tak. Bardzo uprzejmie dziękujemy. Bardzo dziękujemy. Polecamy oczywiście taką właśnie formę treningu. I zapraszamy spróbować. Proszę na zajęcia. Fantastycznie. Bardzo dziękujemy. Dziękuję również. A my zapraszamy na przegląd prasy. Szkoły biją się o uczniów, a to artykuł w Gazecie Wyborczej. W czwartek i w piątek, czyli tak naprawdę już jutro i pojutrze, rusza w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym. No właśnie, co rusza? Targi ruszają edukacyjne, które się cieszą zawsze wielką popularnością. Będą się odbywały właśnie w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym. Mają pokazać odwiedzającym nie tylko jaką szkołę wybrać, ale również jak się rozwijać poza nią. Pasja, nauka, hobby to hasła, które najlepiej określają te targi, bo staramy się, by połączyły one ofertę w każdym z tych aspektów. Wiemy doskonale, że jest nisz demograficzny, w związku z czym szkoły faktycznie się biją o uczniów. Co więcej, powstają bardzo dziwne czasami takie klasy, kierunki. Jeszcze czasami zastanawiam, co potem ci biedni młodzi ludzie mają robić, na jakie studia mają iść, czy faktycznie... Uczyć się. No tak, uczyć się, ale czy faktycznie te edukacyjne targi i ta gama właśnie tych dziwnych czasami szkół, a może i klas jest potrzebna? No nie wiem. Pytanie zostawiamy w takim razie jednak. Zostawiamy pytanie w takim razie otwarte. Zaglądamy do Strzelca Opolskiego, najnowsze wydanie tygodnika. Zarzuty dla lekarzy w sprawie śmierci Agnieszki Liczner. Sprawa była głośna, obiła się szerokim echem w całym kraju sprzed 2 lat. Pacjentka trafiła na stół operacyjny w marcu 2014 roku. Miał być jej
wycięty pęcherzyk żółciowy. Przez szybę widziałem, jak pielęgniarka wołała lekarza. Ten rzucił mi tylko, że żona krwawi i poszedł na blok. Była 13:31, opowiada miesiąc po tych zdarzeniach Andrzej Liczner, mąż Agnieszki. Za chwilę lekarz wezwał mnie do siebie, powiedział, że stan jest krytyczny i małżonka będzie na oddziale intensywnej opieki medycznej. Coś mówił o ściance czy tunelu trzustki, że z tego krew się sączy. Okazało się, że pani Agnieszka stan był na tyle poważny, że niestety zmarła. Prokuratura teraz stwierdziła, że jest możliwość postawienia zarzutów. Powołała się tym samym na opinię biegłych i cztery osoby w tej sprawie mają odpowiadać przed sądem, przede wszystkim lekarze. Więcej na ten temat w Strzelcu Opolskim. No, żebyśmy nie skończyli tak smutno, ja tylko powiem coś zupełnie innego. A propos domów. Idzie wiosna, wszyscy remontujemy domy, mieszkania. Kolor w prosty sposób pomoże odświeżyć mieszkanie. Powiem tylko, co tutaj Nowa Trybuna Opolska proponuje, jeśli chodzi o kolorystykę. W 2016 roku najmodniejszym kolorem będzie jasno-różowy i błękitny. O? Błękitny, okej. Okay. Dobra. Błękitny jest również Mariusz Chałupnik. Witamy bardzo pięknie ponownie. Gdzież on tam Chociaż nie, on pewnie... bardziej niebiesko-czerwony. Niebiesko-czerwony. No właśnie, no, błękitno-czerwony, błękitno-czerwony. I tak jak obiecałem, jest z nami trener opolskiej Odry, pan Jan Furlepa. Dzień dobry, panie trenerze. Witam państwa bardzo serdecznie. Dzień dobry. Panie trenerze, niewiele czasu miał pan na przegląd kadry. W połowie stycznia pan objął zespół. Jak wyglądał ten okres przygotowawczy do rundy wiosennej, która za trzy dni w Opolu? No, nie w Opolu, tylko w Bytomiu. Mieliśmy prawie dwa miesiące czasu na zapoznanie się z zespołem. Uważam, że czas ten solidnie żeśmy przepracowali. Ale to wszystko zweryfikują już za kilka dni mecz mistrzowski w Bytomiu. Sporo sparingów, wszyscy zdrowi? No, na pewno mogło być lepiej, ale nie narzekajmy. Mamy można powiedzieć, całą kadrę w komplecie zdrowo przed pierwszym meczem. Dzisiaj dzień statystyki polskiej, a statystyka Ligi Trzeciej Opolsko-Śląskiej mówi jasno, że macie dwa punkty po jesieni przewagi nad rekordem Bielsko-Biała. To bardzo niewiele. No to nie jest żadna przewaga. My będziemy wszystko robili, żeby w tych meczach mistrzowskich po ostatniej kolejce zachować to miejsce, co mamy na starcie. Wiosna na pewno ciekawa, no bo wyjazdy do Bielska wam się szykują, czyli do tych drużyn, które was w tabeli gonią. Ja uważam tak, że nie będzie dla nas meczów łatwych. Jeżeli mamy tutaj zajść w tej Lidze Śląskiej i zdobyć pierwsze miejsce, to każdy mecz musimy wygrywać i no innego wyjścia nie ma, jeżeli chcemy być liderem. W zeszłym roku noga Odrze pod koniec sezonu się podwinęła, nie było awansu do drugiej ligi, a pan będąc w środowisku no na pewno ma świadomość, jak duże oczekiwania są tutaj środowiska, aby ten awans do drugiej ligi w końcu zdobyć. No, przychodząc do tego klubu miałem świadomość, jaka czeka mnie presja i zespół, ale my musimy z tym sobie poradzić na boisku i uważam, że tak będzie. Panie trenerze, no to na koniec prognostyk na dobrą wiosnę. Mam nadzieję dobry. Mamy małą niespodziankę. Niespodzianka to ta piłka z bramką. Tą bramkę postawili nam pracownicy Mosiru. Wczoraj bardzo dziękujemy. Zawiesili siatkę nawet, a przeszkodę będzie stanowić nasz redakcyjny kolega Michał Przygoda. Golkiper kompletny, czyli taka jedenastka na otwarcie wiosny. Jan Furlepa kontra Michał Przygoda. Michał bliżej linii, prosimy, bliżej linii. Jedenastka nie jest ustawiona. Michał Pogoda, tak, oczywiście. Pan Jan Furlepa, uwaga. Piękny, mierzony strzał od słupka. Michał, dziękujemy ci za wielką ambicję. Michał Pogoda kontra Jan Furlepa. Panie trenerze, to wiosna w jasnych barwach się nam w takim razie rysuje. No, trzeba być optymistą i uważam, że będzie dobrze. Dziękujemy w takim razie. Za trzy dni mecz w Bytomiu z Sząbierkami. Zapraszamy kibiców. Na pewno Opolanom przyda się tam wsparcie. Gdyby był Arkadiusz Panecki na bramce, to w życiu by pan trener nie trafił. Arek, nasz redakcyjny kolega, jest świetnym bramkarzem, także proszę, następnym razem zobaczymy na zakończenie sezonu takiego karnego. Ale dla naszego kolegi Michała Pogody to była przygoda, tak? Że stał na bramce, dlatego się tutaj Mariusz mógł pomylić. No, dokładnie, że przygoda, tak. Pogoda, zdarza się. No, teraz też będzie przygoda i to jaka? Festiwalowa. Sebastian Błaszczyk, dyrektor Festiwalu Inspiracji X Opole. Witamy bardzo pięknie. Dzień dobry. Brzmi tajemniczo. Jak archiwum X, rozszyfrujmy to.
Z dziennikarskiej przenikliwości wiedziałem, że takie będzie pierwsze pytanie. Więc powiem, w takim razie odpuszczamy to pytanie, przechodzimy do następnego. X to formuła. Formuła regionalnych festiwali. Wie pan, czy mi się teraz XXL Opole kojarzy? No, nie tak, wiem, tak, ale tak, chętnie o posłucham. Tym nie rozmawiamy, nie teraz. Powiększone. Ja bym to w polityki w tym mieszać. Wróćmy, X Opole. Wracamy do Festiwalu Inspiracji. X Opole, idea Festiwalu Inspiracji to taka impreza odbywająca się od 5 lat w Warszawie, organizowana przez Stowarzyszenie Profesjonalnych Mówców. I po raz pierwszy rusza w trasę po Polsce. Po 4 miastach: Kraków, Łódź, Gdańsk i właśnie Opole. Fantastycznie. Więc spodziewamy się także u nas mieszkańców nie tylko Opola, Polszczyzny, ale także Śląska, Dolnego Śląska, może i dalej. Mhm. No i ten X w dużym stopniu, nie jest to tajemnica, nawiązuje do konferencji międzynarodowych TEDx, a także skrót FIX, czyli Festiwal Inspiracji X. To tak z angielska można dopasować poprawienie, dopasowanie także tego, co naprawienie tego, co dzieje się w Polsce, jeśli chodzi o kulturę słowa, o tym, co mówimy, jak mówimy. No właśnie, jaka jest idea tak naprawdę? Co na tym festiwalu zobaczymy? Myśmy zastanawiali się, jak w kilku słowach można ludziom, którzy nie są w temacie, powiedzieć, czym jest Festiwal Inspiracji. Mi jest znany od ponad 2 lat. Natomiast wielu pan zastanawiało się, no dobrze, ale co to znaczy? Co to znaczy, że będziecie inspirować? To chyba jakiś taki slogan. No i najprościej mówiąc, jest to swojego rodzaju biznes mixer połączony z rozwojem osobistym. Tak sobie to trochę nazywamy. Mhm. Bo program wygląda tak, że przez kilka godzin, od godziny 10 do 17 lub 18 w Opolu, bo to będzie jednodniowa impreza, zapraszamy na scenę kilkunastu mówców. Mówców Stowarzyszenia Mówców Profesjonalnych, ale co najważniejsze, ludzi, którzy są praktykami tego, co robią. Praktykami biznesu, psychologii, marketingu, czy też po prostu ludźmi, którzy osiągnęli w różnych dziedzinach życia sukces. Mhm. No i ci ludzie troszkę się tam mądrzą, ale jak się okazuje, to co mówią, wynika po prostu z ich doświadczeń i mówią o tym, co im się udało i jak to zrobić, albo jaka była droga do tego, że to wcale nie jest tak, że sukces jest oczywisty i każdy go osiąga. Jak mówił na ostatnim Festiwalu Inspiracji w zeszłym roku Łukasz Jakubiak, porażka nie jest sexy, a od nas wszyscy wymagają tego, żebyśmy ciągle osiągali sukcesy. Tak nie jest. Mhm. Jeżeli zapytamy ludzi, którzy te sukcesy osiągnęli, to tych porażek w ich życiu było znacznie więcej. Tylko oni też zazwyczaj wiedzą coś o marketingu i PR-ze i o tych porażkach po prostu nie mówią. Chociaż ostatnio okazuje się, że mówienie o porażce to jest modne, a czasami nawet warto się przyznać i powiedzieć, że komuś naprawdę sławnemu, komuś to odniósł sukces, się nie udało. Wtedy ci, którzy tych porażek mają na koncie całe mnóstwo, mówią, kurczę, jak jemu się ostatecznie udało po tych porażkach, to ja też spróbuję po raz 5., 10., 15. Jest taka teoria, że jeżeli przez pierwsze 10 biznesów ci się nie udało, to jeszcze nic się nie dzieje. Jeżeli nie wyszło ci za 11, to pomyśl, może coś jest z tobą nie tak. Więc jeżeli komuś wychodzi za pierwszym, drugim, trzecim razem, to znaczy, że jest w tej ewidentnej czołówce. Ale to nawet pokazuje bardzo wiele startupów, to teraz takie modne słowo, że tak, żeby odnieść sukces, ta porażka jest po prostu wliczona, bo to są najzwyczajniej w świecie nie wiemy nasze koszty, nasze frycowe i uczymy się, więc, na się nawet, więc tak, potrzebny jest czas. Jak to Urząd Pracy Wojewódzki mówił, że jeżeli uda się zrobić 1/5 firm zostanie ze startupów, to jest sukces. To już jest sukces, tak. Kto powinien skorzystać z Festiwalu Inspiracji? Użyłem sformułowania biznes mixer, ale to też nie jest do końca tak. Znaczy, imprezę kierujemy do około 500 osób, mieszkańców Opolszczyzny, Dolnego Śląska i Śląska, czyli w okręgu w obrębie około 100 km. I przedsiębiorcy to jest, nazwijmy to, główna grupa docelowa, a to także ludzie, którzy dzisiaj szukają drogi dla siebie, którzy szukają inspiracji, którzy nie mają dzisiaj motywacji. Więc tak naprawdę jest to impreza dla każdego, kto wie, że jutro by chciał się obudzić z fajnym pomysłem na siebie albo z motywacją na to, żeby robić to, co dzisiaj robi, bo na przykład ma trochę mniej energii, bo na przykład słońce nie wzeszło i brakuje mu witaminy D. Ale ja zauważam, że mnóstwo ludzi chciałoby zmienić swoje życie, tyle tylko, że nie ma odwagi. No, pewnie tak. To jest też taka mentalność chyba naszych rodziców, starszego pokolenia. To znaczy, jeżeli 30 lat temu dostałem intratną posadę w jakiejś firmie, no to niech tak już będzie, niech będzie stabilnie, ale zawsze tak. Zawsze 10 ta pensja, zawsze przewidywalność, zawsze możliwość pójścia na urlop. A wiemy, jak to dzisiaj wygląda. Dzisiaj, żeby osiągnąć sukces, żeby
żeby zrobić coś fajnego i żeby to jeszcze przynosiło efekt finansowy, a po to też przecież prowadzimy biznesy, no to wymaga wielu poświęceń, wielu zerwanych nocy, no i wielu godzin pracy każdego dnia. No i trochę ryzyka, no cóż. Gości kilkunastu, kto? Z takich, które nazwiska możemy kojarzyć, albo prosimy mówiąc wygooglować łatwo. Jednym z prelegentów jest Łukasz Jakubiak, osoba, która udowadnia na każdym kroku, że nie ma rzeczy niemożliwych. Przypomnę, że to Łukasz jest osobą, która, gdy wysłała wiele CV do różnych firm, nikt mu nie odpisał kilka lat temu, postanowił CV wielkości 18 metrów kwadratowych wywiesić na płocie jednej z warszawskich firm. Wtedy rozpisały się o nim wszystkie portale internetowe i w ciągu jednej doby dostał kilkaset propozycji pracy. Co ważne, wtedy z tego nie skorzystał, powiedział nie, teraz to ja wam pokażę. I w swojej kawalerce na jednej z dzielnic w Warszawie, która ma 20 metrów kwadratowych, znaczy nie dzielnica, żeby to znowu wielkość miasta nam się wcina. 20 metrów kwadratowych ma kawalerka, przewinęło się przez nią prawie 200 gości. Prawie 200 gości, celebrytów, łącznie z urzędującym wówczas prezydentem, co było dosyć dużym zaskoczeniem. Który czyli, że masz. Na osiedle i to jeden z prelegentów. Właśnie, trochę nasz czas goni. Gdzie szczegóły? Właśnie, szukać? Kiedy, gdzie i o której? Kiedy, gdzie, o której? 15 kwietnia, Dom Expo Opole, a wszystkie szczegóły na bieżąco można znaleźć na stronie www.festiwalinspiracji.pl/opole. Ale muszę tutaj dodać, że warto zobaczyć listę prelegentów, bo naprawdę są to osobowości wręcz z sukcesami międzynarodowymi, takimi jak Jacek Chmielecki, który był szefem sprzedaży Google na Polskę, Austrię, Szwajcarię czy Niemcy. Tych nazwisk jest sporo, polecam. I co ważne, będą także mieszkańcy Opola, Opolszczyzny, wśród nich chociażby Iwona Wierzbicka, czy organizatorzy zlotu Master Track, a także mamy jeszcze kilka smaczków, które niebawem ujawnimy. Zostawmy odrobinę tajemnicy. Dziękujemy serdecznie. No, mnie to zainspirowało. A ciebie? Też. No to i fantastycznie. Do listy już dopisuję. Tak. Zapraszam serdecznie. Dziękujemy. Dziękujemy pięknie. Sebastian Błaszczyk, drodzy Państwo, był w naszym studiu. A dzisiaj ważne wydarzenie. Jeszcze. Dzisiaj ważne wydarzenie. Dzisiaj bowiem żegna się ze swoim stanowiskiem komendantka wojewódzka policji, generał... Jedyna pani generał. Irena Dorożkiewicz. To dzisiaj zobaczmy. Nadinspektor Irena Dorożkiewicz, komendant opolskiej policji, odchodzi ze stanowiska. Swoją funkcję pełnić będzie do 15 marca, później przechodzi na emeryturę. Oficjalne pożegnanie zaplanowano na 9 marca. Do czasu powołania nowego komendanta obowiązki pełnić będzie jej dotychczasowy zastępca, inspektor Jacek Tomczak. Wydarzeń dużo. Dzisiaj do Warszawy jedzie przewodniczący Rady Miasta Opola, pan Marcin Dociepa, który jest w tej chwili naszym gościem telefonicznym. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Panie Marcinie, bo będzie dyskusja o nowych konsulatach w Opolu. Zdradźmy więcej szczegółów. To taki temat, że nie można zdradzać. Bardzo prosimy, odrobinę. To te, co możemy, to zdradźmy, a resztę to my się domyślimy. Oczywiście nie jest tajemnicą, że Opole jest miastem bardzo umiędzynarodowionym. I ze względu na historię, wielokulturowość tego regionu, ale także na nowe inwestycje, które są inwestycjami też międzynarodowymi, także na liczne miasta partnerskie i tych kontaktów międzynarodowych mamy sporo. Natomiast no mamy pewien brak, tak to nazwijmy, to znaczy stałe przedstawicielstwa, oficjalne przedstawicielstwa państw obcych, które zawsze budują prestiż miasta. Czyli w tym przypadku mówimy o konsulatach. My mamy konsulat niemiecki, z którego jesteśmy bardzo dumni, konsulat zawodowy. Mamy konsulat w Chorwacji, no ale myślę, że mamy większe ambicje jako miasto i możemy więcej zaoferować. I jakie te konsulaty mogłyby być? No domyślamy się, że na pewno ukraiński, bo, tak, bo mnóstwo osób jest w Opolu. Jakie jeszcze? Może być każdy. Serdecznie zapraszamy. A na przykład? Serdecznie zapraszamy. Natomiast no, mamy takie kierunki, które w sposób szczególny zaglądamy. Mamy bardzo dobre relacje z ambasadą i konsulatem generalnym Węgier w Krakowie. Mamy miasto partnerskie Szekecs-Fesevár. To jest ważne miasto na Węgrzech. To jest ich pierwsza stolica. Mamy region partnerski na Węgrzech, czyli Komitet Fejér. I te relacje są bardzo i bogate, i długie, jeśli chodzi o historię.
No i wreszcie strona węgierska postrzega nasze miasto jako miasto rozwojowe i region jako miasto rozwojowe. Stąd nie byłbym zaskoczony, gdyby taki konsulat w jakimś horyzoncie czasowym się pojawił. Bardzo uprzejmie dziękujemy za te informacje. I szczęśliwej podróży. Szczęśliwej podróży. Dzisiaj rozmowy w Warszawie. Marcin Ociepa, przewodniczący Rady Miasta, był naszym telefonicznym gościem, a w naszym studiu Roxana Buzka, Głuchołaskie Studio Piosenki. Już dzisiaj bardzo pięknie. Słyszeliśmy i widzieliśmy. Słyszeliśmy, a teraz porozmawiamy. Tak. Skąd pasja do śpiewania? Kiedy to się rozpoczęło? Jakieś 3 lata temu był konkurs piosenki w szkole podstawowej i stwierdziłam, że mogłabym wziąć udział. Wtedy jeszcze nie wiedziałam, że coś z tego będzie, aha, że do czegoś dojdę. Czyli to nie było tak, że jak byłaś malutką dziewczynką, tak jak większość z nas. Śpiewałaś tak, tak, do dezodorantu na przykład, nie, tak? Nie. Po prostu tak jakoś nagle chciałam wziąć w tym udział, zaśpiewałam piosenkę i za pierwszym razem, jak była pierwsza edycja, nie zajęłam żadnego miejsca, ale za drugim razem wygrałam ten konkurs. No, i czyli, że talent. Zaczęłam śpiewać w studiu piosenki w Głuchołazach właśnie. No, to chyba pracochłonne dosyć jest. To nie takie proste z tym śpiewaniem, prawda? No, to zależy. Jak jest jakiś prostszy repertuar, to mniej, ale też trzeba włożyć w to. A co lubisz najbardziej śpiewać? No bo już tutaj słyszeliśmy Annę Jantar o poranku. Tak, to jest też piosenka, którą zajęłam drugie miejsce też w konkursie piosenki. Bodajże była to właśnie na Dniach Głuchołaz był konkurs. To właśnie wtedy zaśpiewaliśmy z siostrą w duecie. Ale właśnie bardziej taki repertuar z dawnych lat, czy może współczesny, jak to ciebie wygląda? No właśnie, jak na razie to z dawnych lat, takie starsze piosenki. Nowszą mam takie tylko jedną, co w radiu leci, a tak to jeszcze od pana Lewicza, który mnie uczy, dostaję piosenki. A skąd u ciebie pomysł na śpiewanie chociażby właśnie piosenek Anny Jantar? To zupełnie nie to pokolenie. Moja mama mi daje dużo pomysłów, co można zaśpiewać. Próbuję te piosenki śpiewać i co wyjdzie, zostaje i ćwiczę. Ale one piękne, melodyjne i to pewnie dlatego łatwo wpadają w ucho. No i tekst świetny, a słońca nam brakuje. A słońca nam brakuje, to już było za nami. Masz swoje takie plany muzyczne? No, nie jestem do końca pewna, ale jakby się kiedyś udało, to może bym została jakąś piosenkarką. Może jednak scena przyciąga. Bardzo dziękujemy, życzymy ci oczywiście powodzenia. I co nam jeszcze dzisiaj zaśpiewasz? Pozytywnie, tak. Pozytywnie, dobrze. Tak. Będzie pozytywnie, cudownie. Roxana Buzka za chwileczkę przed państwem ponownie. Mnóstwo pozytywnych osób dzisiaj u nas w studiu w Opolskim o poranku, a wszystkich pozdrawiam przy okazji tych, którzy po południu programu oglądają. Oczywiście, tak, że tak. Cały czas myślimy o widzach porannych, a tymczasem dochodzą nas sygnały, że ludzie wracają z pracy. I również oglądają. I wyłączają też Opolskie 3 Opole. Opolskie o poranku. Po południu. O 17.30, nieco później. Tak. Przypominamy o pozdrowieniach 605-605-292. A tym razem Adaś, mały Adaś napisał do nas, że pozdrawia bardzo serdecznie swoją mamę Krystynę. No, już przesadziłeś troszkę. 12. No, pozdrawiam mamę Krystynę. Wszystkiego dobrego. Polecamy się, drodzy państwo. I jeszcze mail. Przypominamy o Polskiej oporanku.mapa.tvp.pl. Jest belka? Jeszcze nie. Zaraz będzie beleczka. Ciach, tutaj. A, nie, była. Cięło. A, już była. Jest, to dał. I jeszcze numer telefonu. 605-605-292. Proszę sobie dobrze zapamiętać. I to wszystko w zasadzie w dzisiejszym programie. Polecamy w tej chwili Roxana Buzka przed państwem. Zostawiamy państwa z dobrą, pozytywną energią. Do zobaczenia. Pogodnie na świat, bilans zysków na plus, spakuj na wielki wóz, bo tak blisko do gwiazd, gdy chcesz dostać się tam, kiedy pragniesz i chcesz pozytywnie. Marzeniem wyprzedzisz wiatr, poczuj na ustach pragnienia smak. Musisz, to takie proste, jeśli chcesz, ściągaj, a kiedy złapiesz kłon, to bierz. Bierz parasol,
gdy deszcz, nie daj zaskoczyć się. Patrz pod nogi, gdy głaz, głupstwo, powiedz, gdy łza, gdy opuszcza cię fart, to na nosie mu graj, bo wciąż pragniesz i chcesz pozytywnie. Spróbuj, marzeniem wyprzedzisz wiatr, poczuj na ustach pragnienia smak. Musisz, to takie proste, jeśli chcesz, ściągaj, a kiedy złapiesz dłoń, to twój wyścig, twój bieg. Nie zatrzymuj się, nie. Linia mety, tam gdzie gra tęczy łuk, prawda, której pragniesz i chcesz, pozytywnie. Marzeniem wyprzedzisz wiatr, poczuj na ustach pragnienia smak. Musisz, to takie proste, jeśli chcesz.